Serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie wkładka bębenkowa firmy ISEO. ISEO jest to włoska firma produkująca wkładki bębenkowe do drzwi. W dzisiejszym odcinku postaram się otworzyć awaryjnie tę wkładkę za pomocą wytrychacza i napinacza, jednak zanim do tego przyjdziemy, pozwolę sobie zaznaczyć, że film ten został nagrany na terytorium Niemiec, a co za tym idzie, w Niemczech piglocking jest legalny. To znaczy, że na posiadanie wytrychów, napinaczy nie musimy mieć w tym kraju żadnych zezwoleń czy pozwoleń. W Polsce nigdy nie posiadałem narzędzi typu wytrychy czy napinacze, a film postaram się Wam przesłać po moim powrocie do kraju. Kluczyk wygląda tak. ISEO. Tu ma numer AGL001496, wyprodukowany we Włoszech. Wkładka jest 6-pinowa. Posiada szpilę antyprzewierceniową. No i co? Chyba przejdziemy do pikowania. No i jest oczywiście nawiercana poziomo. Sobie usiądę może. Tutaj napniemy sobie. No i przejdziemy sobie do pikowania. I mamy false seta w tej chwili. Lekko się obrócił bębenek. I znajdziemy pin, który blokuje akcję. Bo wytrych się przyblokował. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Popuścimy trochę napinacz. Falseset nam nie ucieknie bębenek przy falsesecie. Zmniejszymy napięcie i wyciągniemy. Spróbujemy wcisnąć jedynkę. Weźmiemy coś innego, jakiś wytrych, może takiego haka. Zobaczymy, czy mi się udało coś zdziałać. Nie bardzo. Czym by tę jedynkę wcisnąć? Spróbujemy nawet nożem. Powoli idzie dobrze. Dobra, trochę weszła. Falseset ciągle widoczny. Dobra, wyszło. Wytrych wyciągnęliśmy. Mamy ciągle falseseta. I teraz jeszcze większy falseset. Bębenek nam lekko pstryknął. Ciągle tkwimy na tym fałszywym ustawieniu. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, wyciągnąłem wytrych. Nadal jest ten falseset. Ta jedynka to na pewno będzie pin numer 1. To na pewno jest pin zabezpieczający. Bo ta jedynka tutaj cały czas robi robotę. Więc to idzie do góry.
No i mamy w tej chwili wkładkę spikowaną. Ogólnie nie było prosto, powiem Wam szczerze. Ciągnijmy sobie najpierw napinacz, później wytrych. Wytrych ciągle jest. Dobra, zrobimy sobie obrót i przy obrocie go wyciągniemy. Powiem Wam szczerze, że tutaj producent na pewno w 90, jestem pewien, tak 9, to pewnie większość pinów to będą piny typu spool pinsy. Jedynka, czyli ten pierwszy tutaj pin, to na pewno był spool pins, bo non-stop po prostu ten pin był najbardziej luźny i non-stop nam uciekał do góry i robił po prostu robotę całą w tej wkładce. I wykonajmy sobie teraz pełny obrót, czyli stąd tutaj wyciągniemy wytrych, bo teraz trochę się nam tam gdzieś jeszcze o coś trzyma go. Widzimy, bębenek się obraca. Tutaj zawsze wkładka się blokuje, trzeba będzie po pinach dolnych przejechać. No co, nie chcesz wyjść. Dobra, i teraz widzimy, że trzeba będzie tu włożyć napinacz i po pinach dolnych i przejedziemy dotąd. Wkładamy napinacz, lekko napinamy, weźmiemy sobie klasycznego haka Southorda. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć, ale to za chwilę, jak wykonamy obrót. Któryś tu pin trzyma. Weźmiemy sobie innego haka, bardziej... Cyk. Aha, pin numer 2. Widzę jego łebek. To chyba też będzie spool pins. Tak. No. Zobaczmy. Bo teraz widzę, jedynka zaś podskoczyła. Wkładkę, jak widzimy, mamy spikowaną, tylko tutaj widać, no, widać tego nawet pina tutaj właśnie, łebek mu. Dobra. Zwykle to wystarczy przejechać tylko po tych pinach dolnych i po prostu się odblokowują, a tutaj jest, widzę, cięższy temat.
to zajmuje, jak widać. Weźmiemy inaczej, włożymy tutaj napinacz. I o, właśnie, było tak prosto. A ja próbowałem wciskać te właśnie piny dolne i właśnie jak wcisnąłem jeden, to inny podskakiwał. Ale teraz wiem, że tam ta jedynka to widać było, po prostu podskoczył, to widać, że tam jest typu spool pin. No i tutaj dojedziemy i będziemy mieć pełny obrót bębenka. Weźmiemy sobie tu i w tej chwili mamy. Wykonany pełny obrót bębenka. Ok, włożymy sobie kluczyk w miejscu, w którym pikowaliśmy, czyli tutaj, z tej mniejszej strony. No i co? Chyba przetniemy wkładkę i sprawdzimy, jakie piny zastosował producent, ale jest... Aha, jeszcze miałem opowiedzieć o wytrychu, którym się posłużyłem. To jest Dimple Pix, czyli pin... ten Dimple Pix, czyli wytrych flagowy właśnie do zamków bocznie nawiercanych, czyli nawiercanych poziomo, nie pionowo. I tu mamy na przykład tego, tym to się posłużyłem prawostronnym, bo wiadomo, z tej strony, żeby pikować. Klasyczny napinacz, bo mamy tutaj mamy prawostronny, a tutaj mamy lewostronny, do bardziej z tej strony, ale tutaj właśnie producent zastosował ząbki i nie szłoby go wprowadzić do naszego bębenka. Ok, teraz przetniemy sobie wkładkę i sprawdzimy, jakie piny zabezpieczające i czy tam w ogóle, ale na 99% to większość to będzie właśnie tych zabezpieczających. Tutaj sobie weźmiemy i madełko. Zaciśnijmy, wysunimy kluczyk troszkę. Aha, tu jeszcze sobie coś podłożymy, bo później się strasznie wkurzy z tego. Tutaj weźmiemy i tutaj przetniemy sobie może tak, tu, w tym miejscu, w którym właśnie pikowaliśmy, czyli z tej mniejszej strony. Przycięta. Pięknie. I bierzemy cyk. Tutaj i madełko. Wolnimy. Odstawimy. Tutaj. Trochę i tak się nakurzyło. Dobra. Odłóżmy sobie. Tutaj wiadomo, zabierak nam wypada. Dobra. Tu mamy klucz. Wciśnijmy go do końca. Tutaj zabierak, tutaj mamy tę drugą stronę, odłóżmy to sobie i zajmijmy się tą stroną. Wyciągnijmy sobie kluczyk, trochę zdejmiemy ten pierścień zabezpieczający. Pierścień zdjęty. Tak wygląda pierścień. Włóżmy klucz do końca. Zróbmy. Chwila, wyciągnijmy go sobie. Tu są piny. Czyli obrót tak. No i będziemy wyciągać po prostu kolejno piny. Zaczynamy od pinu numer. To jest wkładka 2 sześciopinowa, czyli szóstego.
Dobra. I to jest klasyczny z pulpin. Pin numer 4 to jest pin klasyczny, czyli zwykły. Aha, to są piny dolne, czyli tutaj mamy dadzik do dolnych. Czyli mamy na razie z pulpina, pina klasycznego. O, teraz nam, bo za bardzo wyciągnąłem. I mamy zaś klasyczne dwa z pulpiny. Na końcu zrobię szczegółowe zdjęcie, żeby to było dobrze widać. Czwórka z pulpin. Trójka z pulpin. Wiadomo, trochę ubrudzone od smaru. Teraz będzie dwójka i jedynka. I właśnie tu jest ta jedynka, to od razu ją wyczułem, że to jest właśnie z pulpin, bo po prostu ten pin, w sumie ten dwójka to jest, mamy klasyczny, a jedynka to jest, tu mamy do dwójki, a jedynka to jest właśnie ten z pulpin zabezpieczający. I tu mamy te piny górne, jak widzimy. Tak, chyba no, jak pracuje klucz, to nam podskakują. Zacznijmy od szóstki. Skakuj. O. Chwila, wyjmiemy sobie klucz. Szóstka. Ci chyba nie chcą tak wyjść. Po dobroci. Co jest? Dobra, widzimy, że... Trójka nam chce wyjść. Tak wygląda. Klasyczne nacięcie pod dany profil klucza. To jest trójka. Zaczniemy od jedynki. Jedynka wyskoczyła. Tak to wygląda. Teraz dwójka nam wyskoczyła. Tak to wygląda. Teraz trójkę mamy. Aha, jedynka, dwójka, chwila. Dobra, 3 i 3, 6 pinów. Klasyczny górny pin. Ogólnie zrobię Wam zdjęcie na samym końcu. No tak to mniej więcej wygląda. Tutaj sprężynki jeszcze. Dobra, nam wypadły tu jedna, tu druga. Trzecia. Trzy z tyłu, jak widzimy, nie chcą zbytnio wyjść. Trzeba by im trochę pomóc. No, wyłazić. Dobra. Następna. I numer 3 nie chce wyjść. Dobra, zaczyna wychodzić. Dobra. I tak to wygląda, tu są sprężynki. Ogólnie powiem szczerze, że ta wkładka nie była prosta do spikowania. Ogólnie ciężko było wyczuć właśnie te piny i spulpiny, i to jest wkładka bocznie nawiercana. Producent widać postarał się, tak wygląda wnętrze bębenka. To chyba byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. ISEO. Tu mamy logo firmy ISEO.